Cześć, cześć, siemanko, z tej strony Serif, a to kolejny odcinek z Zagrajmy Wiedźmin. To jest już trzeci odcinek, zapraszam was serdecznie do oglądania. W ostatnim odcinku skończyliśmy tutaj przeglądając tablicę ogłoszeń. Kiedy wreszcie otworzą te cholerne bramy do Wyzimy? Ależ leje. Do miasta nie można wchodzić. Kiedy mi się śpieszy? Dzisiaj, ile jeszcze będę czekał? Zaraza się... Teraz powinno być dobrze. Idziemy sobie do karczmy, idziemy pogadać z innymi oraz się prześpijmy. O, Kalkstein. Pogadajmy z nim. 3 uncje Optima Mater, kropla roztworu rtęciowego. Oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt, Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie mógłbyś pani obliczyć. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust nauce, ale niech będzie. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmieńmy temat. Ależ... Ponoć potrzebujesz krwi gula. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Nie. Jak będę miał odpowiednią ilość, przyjdę. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Śpiesz się. Olaf. Wesla Hut. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka zza bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne, coś podać? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa. No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. Nie oburzaj się. Tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? Piwa. Zaraz podaję. Swoją drogą nieludzko wygadany jesteś. Dzięki i o wybaczenie proszę. Twoja uroda odebrała mi mowę. Nie ma sprawy. Umiesz sprzedać komplement, przystojniaczku. Dwie orydańska szątko, bo mocna. Kacz masz. Ola. Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Nie? Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Trzymaj dla mnie tą siekierę. Ja na razie z tego nie będę korzystał, bo to jest cheatowanie. Chcę odpocząć. Później z nim pogadamy o tym. Ta. To idziemy. Sobie rozstawmy punkty.
6 punktów. Idziemy trochę w siłę. Zręczność, wytrzymałość i w inteligencję pójdziemy. Później pójdziemy w walkę. Prześpimy się do jutra. Alchemia? To na razie nie. Tylko prześpimy się do jutra po prostu. I ponawalamy się. Bo tutaj słyszę, że tutaj są walki na pięści. O, gruby Anselm. Słaby pięściarz. Pięści mnie świerzbią. Fajne rzeczy tutaj mają, ale chcę patrzeć z grubym Anselmem. Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. Innym razem. Mam 25 orenów, czy ile mam? 7, dobra, posprzedaję te rzeczy, może się ogarnie. Gdzie jest Wesna? Tu jesteś, Wesna. Coś poda. Co jej możemy opchnąć? Czekajcie, muszę zestakować przedmioty. Bo tu mam bajzel. Dobra. Postaramy się wykonać to zlecenie na utopce. Czyli pójdziemy do Ponadira. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Będę starał się pomijać te ekrany ładowania i tak dalej. Zielarz z zimy. Później z nim pogadamy, może coś od niego kupię. Cześć. Witaj. Witaj. Tak, jestem krasnoludem. Nie wspieram skrycie ani jawnie Skojatel. Tak, płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie. Dzisiaj. Spokojnie. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny będę w grobie. Czyli optymistycznie szacując na kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję. Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy. Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w Wyzimie dostał ostatnio nagrodę za innowacje. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic, ale jaka oszczędność surowca. Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcecie o coś zapytać? Słucham. Opowiedz. Przepraszam, już czytam, bo pominąłem. Skatel to słowo z języka elfów, po waszemu wiewiórki. Odwiórczy kit, które dają im czasem przy czapkach. To bojownicy o prawach nieludzi, po waszemu terroryści, wichrzyciele. Wichrzyciele, no. Utrzymujesz kontakty z wiewiórkami? Spieprzaj, prowokatorze! Spieprzaj, prowokatorze! Ła. Ciężka służba. Poczekajcie, zmienię ustawienia graficzne, bo tak trochę brzydko to wygląda, jak tak wszędzie jest mgła. O wiele lepiej. Teraz jest dużo piękniej. Chłopiec. Dobra, jakie my mamy zadania? Ludzie i potwory. Muszę udać się do Wielebnego. W sprawie Salamander powinien się udać do Wielebnego. Zlecenie na Bargesty i krew guli. Muszę zebrać 3 mózgi utopców. Podrzynanie gardeł. Lepiej pobawmy się w bestia przyszła po ciebie. Kapliczka Wiecznego Ognia. Wielki Łowczy Królewski. Pogadajmy z nim. Nagrałem nawet o nim filma, który zyskał dużo wyświetleń. Witajcie, Wiedźminie. Łowczym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin, nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. W czym rzecz? Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś,
Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak, zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Chłopi mówili coś więcej o potworze znad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. Bywa. Dobra, idziemy do tej krypty. Ogarniemy sobie na szybko te gule. Zamknięte. To po co ja tu przyszedłem? Oho, muzyka się zmienia. Siakra. Dobra, jeden już nie żyje. Wściekły pies. Wiedziałem. Jak pies umiera od razu w tej lokacji, to wiadomo, że Barges, ale oczywiście chodzi o noc. Raz, dwa, trzy, cztery. Weźmy sobie te jego czaszki, te ich czaszki, nie jego, tylko ich, żebyśmy później dostali nagrodę za to. Oho, tutaj będzie pełno topców. Więc już przygotuję swój miecz. No, już się pojawiły. Witam. Ja tutaj po zlecenie. Jeszcze raz się kładź. Ziu! Krew. A ja chcę... mózg. Nie czaszki, tylko mózgi bym chciał. Nie ma! Oho! Coś tam się świeciło. Coś tam jest, jakiś wróg. Już tam idziemy. No jak znowu wy? Nieważne. Muszę sobie dać więcej punktów, żeby robić lepsze ataki. I do siły muszę więcej dodać. Tutaj chyba ktoś jest. No, Zoltan. Nie będę dawał elementów zaskoczenia, bo przechodzę tą grę ponad 14 raz, więc nie będę dawał efektów zaskoczenia. Łapy precz od ludzkich kobiet, krasnalu. Zaraz będziesz inaczej śpiewał. Chęt do żony krasnoludy. Czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź, brodę mu ogolimy. Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. Miłośnik nie ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Hardy się znalazł. Dobra, chłopaki, na niego ubić to dziwadło. Sami tego chcieliście. Zapraszam. Tak się walczy w Wiedźminie. Ziemia. Dawaj, Zoltan, go. Nie umiesz, Zoltan? Patrz, co się tak robi. I już koniec z delikwentem.
Dziękuję, że mnie od tych obwiesiów ocaliłeś. Zaraz, zaraz. Geralt? To ty? Tu na psa urok. Coś się stało? Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały Wiedźmin. Umarł, wrócił do żywych. 5 lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Gorzałki się obiłeś. Jestem Zoltan Chivaj, twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś, co z... Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem Chivajem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę. Chociaż miło by było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Geralt? Napijmy się piwa i pogadajmy jak za dawnych czasów. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Hawekarzy? Kim są wiewiórki i hawekarzy? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarzy to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życi wielebnego. Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Geralt, druhu. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. Dobra. Ile kości? Zardzewiały mieczek. O, Honkli czuje się trochę. Młody się trochę gryzą, ale to... To nic szczególnego. Tam powinniśmy się udać. A później pogadamy z Wielebnym, bo mamy akurat go pod ręką. Dobrze, no to jesteśmy w takim razie na miejscu. Tutaj jest wejście do młyna. To jest brama młyńska. Ale my idziemy się zająć utopcami. Nadir, jest! To jego szukamy. To jest topielec. Jeden z pierwszych bossów w tej grze. Najpierw zajmiemy się jego pomankierami, albo najlepiej wszystkimi. No chodźcie. Z Nadirkiem razem. Pogadamy o dawnych chwilach. No chodź, Nadir. I po Nadirze. Ziu. Już mogę odebrać nagrodę. Dobra, tak lepiej. Drzwi do domu Wielebnego, to pogadajmy z Wielebnym w takim razie. Zobaczmy, jak wygląda dom Wielebnego. Komoda, szopka, przeszukajmy. Nawet bogato tutaj ma. Bo to jest przecież, no, Wielebny, cała wioska go uwielbia. Zniszczony regał. Jakaś książka. Przeczytajmy. Przypowiednia Itliny, dobra. Wszyscy to znamy. To jak z beczkami wino.
Tu też wino, ale i krzemień. Dobra, jest wielebne. Wstawaj. Zgiń, przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień, czarci synu! Spokojnie, wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię. Ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie. Ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Jak będę miał dowody, przyjdę. Pośpiesz się. Dobra, jeszcze raz z tym pogadajmy. Mów szybko. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać, jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny wiedźmin. Też wyglądał na chojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciekł. Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, wiedźminie. Cała wioska się ich boi. I nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj. Nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Potwór z jeziora. Dobra, w takim bądź razie idziemy do ogniska, zaniesiemy ten... to trofeum. Jak zwał, tak zwał. Łeb, trofeum, cokolwiek. Milicja, o nie. Witam. Stój, kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnujemy. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, czy aby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Klasyk.
Kapliczka Wiecznego Ognia. Skoro już tak, skoro już tutaj jesteśmy, to spróbujmy to rozpalić. Wiedziałem. Nie jest tylko jeden, myślałem, że będzie ich więcej. Co ty za uniki robisz? Na ziemię. Jeszcze ty. No, koniec. Ciekawe, ile jeszcze łebków będę miał. Już mogę. Już mogę się zgłosić. Już mam odpowiednio dużą ilość łebków. Nie chcę rozmawiać z psami. Drzwi. O, kolejna kapliczka. Dobra. Jeszcze jeden. Co się właśnie z nim stało? Będzie więcej. O nie, ja wam na to nie pozwolę. No. Tak się robi po Wiedźminowemu. Po Wiedźmińskiemu się mówi, no. O, krew gula jedna. To jeszcze trochę i będę mógł iść do Kalksztajna po nagrodę. Niedaleko i będę koło łowczego. O, jest i wielki łowczy. Znowu... No, nie chcę mi się nawet z tobą walczyć, ale dobra. Witaj, łowczy. Mam do ciebie kilka pytań. Witam. Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopca. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta Melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, Wiedźminie, zarobiłeś uczciwie. To 200 orenów. Dzięki. Cię. Teraz się prześpijmy. Otrzymano nowe talenty. Dobra. I teraz pójdziemy trochę jeszcze w wytrzymałość. Będziemy mniej energii zużywać. Dobra. Teraz jest ładnie cacy. No, póki nie będziemy mieli srebrnego miecza, będę wszystko ładował w stalowy. No. Kolejny piękny dzień. O, podróżny jakiś. Pogadajmy z nim. Chodź, podróżny. Chodź, wracaj. Mam wrażenie, że się znamy. Możliwe. Straciłem pamięć. Nie słychamy. Pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe. Porozmawiaj z tą małą medyczką. Ona powinna znać się na takich sprawach. Shani nie potrafi mi pomóc. Szkoda. Ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów. Skoro tak twierdzisz... Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To
To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę, oto 100 orenów. Paskudny deszcz. Dobra. Najpierw idziemy załatwić problem Oda. Boję się załatwić ten problem, ale czegoś nie robi dla widzów. Nie będę się darł. Po prostu przyjmę to na klatę. Wszystko przyjmę na klatę. Chata Oda. To z nim pogadamy. Kto mnie nachodzi? Jestem wiedźminem. Trudnię się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz ze bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Kapuś, kapuś, inaczej szyi siodka. Bez skrupułów sprzeda najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś, jebana ściera. Grał gangstera, dziś ma status frajera. O najważniej. Jasne. Pogad... Poczekajcie chwilę. Gdzie jest pierścień? Dobra. Teraz powinieneś mi zaufać. Jasne. Trzymaj. Sygnet wiecznego ognia. Musi być odwielebnego. Jesteś żołnierz, może w kości potem. Przysłał mnie wielebny. W czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły. Wiem, czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. No to łyknę sobie rozchodniaczka. Zobaczę, co się da zrobić. Ale będzie cię to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Panie Gerwant, wypijmy na pochybę zielsku. O nie, nie będę już więcej pił z tobą, Odo. Ja wiem, co ty chcesz zrobić. Nie. No, dobra. 120, ani orena mniej. Na pochybel. 70 orenów za dwa chwasty. Dwa chwasty! Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić, a właśnie zdrowie! Dobra. Ja wiem, co ty chcesz zrobić, doskonale, nie? Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moja strata, niech będzie 100. Stoi jeszcze rozchodniaczka. Nie, ja nie chcę, błagam. Nie! No dobra. No cześć gnoju. Jak tam? Podoba się? Dychaj, chwaście ze strony. Ja się ciebie bałem. O, jak ładnie, jaki ładny ragdoll miałeś. No cześć. Czy przypadkiem zaraz nie zginął? To będę szło w stylu szybkiego. W sumie oni nie są aż tak straszni.
Tylko jak jest ich więcej niż dwójka, no to są dopiero straszni. Co? Co to było? Masakra, wam powiem. Dobra, idę z mieczem. Dobra, zdechli, ale nie zostawili nic ciekawego. Ale ten Ragnar był taki zabawny. No jak tam? Oszuście. No mówże! Wybiłem potwory z ogrodu, płać. O co wam chodzi, panie Gerwant? Chcecie wasze 80 renów? Proszę. Umowa była na 100. Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie potwory ubijać, ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwant. Oj, ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać chcecie. A, nieważne. Nie zapomnij powiedzieć wielebnemu, że ci pomogłem. Dobra, idę teraz spać. No. Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Nowe, dobra, mam nowe talenty. O. Poziom pierwszy mam. Dobra, garda. I co jeszcze możemy? Do inteligencji coś weźmiemy. Dobra. Alchemia, alchemia. Mogę tylko zamieć przygotować, a zamieć na razie nie chcę. I powiem wam, że to będzie idealna pora, żeby skończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę, subskrypcję i to na tyle. No to cześć. Zobaczymy jeszcze jak tam echinopsy. Może będzie coś, będzie można coś z nich zebrać. Chyba chwasty zobaczę albo kolec. Ta psina wygląda jakby czegoś szukała. Uważaj na kolce echinopsa, psino. Czego tak pilnujesz? Zresztą nieważne, ja cię też nie lubię. Pełno krwi. Wygląda jakby coś tutaj było zakopane. A nawet jest tutaj coś zakopane. Ale co? To już wszyscy wiedzą raczej. Co ty tu dorobisz? Grywasz może w kości? A daj mi spokój z tym pogaństwem. Ojca Wielebnego nie słyszał? Trzeba plewić, plewić! Czyli wiesz co to? Idź ta z tym Gerwant do krasnoludów. Już mnie nie ma. Dobra. No to tyle chciałem wiedzieć i do zobaczenia.